Paca podejrzewał, że zdradza go żona. A ponieważ miał talent do majsterkowania, skonstruował takie urządzenie, za sprawą którego wiedział, czy ktoś kładł się na łóżku w momencie, w którym jego nie było. Ktoś obcy, dodatkowy. Mówiąc krótko, wyglądało to troszeczkę tak, że koło łoża znalazło się takie dość duże wiadro z mlekiem i nad nim była taka klapka, która była podłączona do takiego sprytnego mechanizmu, że gdy na łóżku nie leżał nikt, lub też leżała jedna osoba, to ten taki, nie wiem, taka klapka właśnie, taki ubijak, cholera wie jak to nazwać, podnosił się do góry. Ale gdy na łóżku leżały dwie osoby, to z dość dużym impetem ta klapka, ten ubijak, no, zanurzał się w mleku, no i cały koncept polegał na tym, że gdyby się dwie osoby położyły, no to klapka była w mleku i on by już wiedział, że żona go zdradza. Zainstalował urządzenie, poszedł sobie spokojnie do pracy, wraca, a tam w wiadrze masło.